Podpisana dzisiaj umowa jest na wartość prawie 40 milionów złotych i w tym myślę, że transport miejski w obszarze funkcjonalnym Krosna będzie miał zupełnie inne oblicze. Nie tylko będzie tutaj 21 nowych autobusów, ale też będą to autobusy, które będą wykorzystywać paliwo ekologiczne. Będzie też duża zmiana w infrastrukturze tej transportowej. To już będzie taki prawdziwy XXI wiek i cieszę się, że miasto Krosno we współpracy z pięcioma gminami podjęło ten projekt. Praktycznie cały tak zwany miejski obszar funkcjonalny jest zaangażowany, bo to nie tylko miasto Krosno, ale również Korczyna, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Wojaszówka i Krościnkowyszne, czyli pięć gmin poza Krosnem wchodzi w ten projekt. Na całym obszarze będzie ten ekologiczny transport który przyczyni się nie tylko do komfortu jazdy pasażerów, ale też do ochrony środowiska, do mniejszej emisji, a przecież przy ostatnich problemach ze smogiem jest to bardzo, bardzo ważne.